Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Inflacja w Polsce zaskoczyła. Dlaczego tak się stało? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Ale na samym początku oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Szok! Inflacja w Polsce zaskoczyła. Dlaczego tak się stało? Najważniejszą publikacją makroekonomiczną dla polskich aktywów były dzisiejsze dane o inflacji za listopad, dane wstępne, i to one były najważniejszą publikacją, na którą naprawdę zwracamy teraz swoją uwagę, ponieważ inwestorzy po pierwsze badają i sprawdzają, jak zachowuje się inflacja względem prognozy Narodowego Banku Polskiego, i wyciągają z tego wnioski co do przyszłości polityki monetarnej. Czy będą dalsze podwyżki stóp procentowych, czy też będą obniżki, czy też nic się nie będzie działo w polityce monetarnej. No i myślę, że te dzisiejsze dane oczywiście wpłyną na percepcję inwestorów, zwłaszcza po całej sesji na Wall Street, dlatego jutro rano wrócę do tego tematu dotyczących perspektyw przyszłych stóp procentowych w naszym kraju. Natomiast dla inwestorów zagranicznych liczą się dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych i także te dane są ujęte w tym wpisie, więc zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tymi danymi. Pierwszy wykres to oczywiście projekcja Narodowego Banku Polskiego dotycząca inflacji. I według tych danych, według tych informacji, które poznaliśmy 3 tygodnie temu, inflacja w Polsce ma osiągnąć swoje apogeum w pierwszym kwartale przyszłego roku, prawdopodobnie w styczniu, i możemy się otrzeć o 20%. No i oczywiście rynek zakładał, co się będzie faktycznie działo na inflacji, i dzisiejsze dane makroekonomiczne zakładały, że według prognoz inflacja miała tylko lekko się podwyższyć do poziomu 18%, natomiast okazało się, że była lepsza niż skrajnie optymistyczne prognozy. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak zachował się odczyt inflacyjny względem tych prognoz, i widzimy, że naprawdę te dane są wielkim zaskoczeniem i wygląda na to, że faktycznie szczyt inflacji tworzy się teraz na naszych oczach i być może nie otrzemy się już o te 20% inflacji, co było w prognozie, w projekcji Narodowego Banku Polskiego, i być może teraz na naszych oczach tworzymy także szczyt inflacji w naszym kraju, po tym jak ta inflacja parę miesięcy temu zaczęła tworzyć swój szczyt także w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście widzimy te same zjawiska, które wpływają na zmniejszenie się trajektorii inflacji w Niemczech, w innych krajach zachodnich, czy też w Stanach Zjednoczonych, powodują teraz spadek inflacji w naszym kraju, czyli generalnie ceny energii zaczęły wyraźnie kontrybuować negatywnie, ceny paliw także, i to są te główne czynniki, które spowodowały, że inflacja już nie rośnie, że zmniejszyła swoją dynamikę wzrostu. I będziemy także patrzeć, dopiero moim zdaniem jutro, po całej sesji na Wall Street, jak zmieniły się oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych. Odsyłam do porannego wpisu, który pokazywał, jak przed danymi zachowywała się ścieżka przyszłych stóp procentowych, jak rynek prognozował, gdzie mogą się znajdować w najbliższym czasie stopy procentowe. No i będziemy oczywiście będziemy odnosić te dzisiejsze informacje do rynku pieniężnego, do tego, jak prognozowane są już po tych danych przyszłe stopy procentowe. Na chwilę obecną pamiętamy, że główna informacja i przesłanka przed danymi była taka, że rynek nie widzi już dalszych podwyżek stóp procentowych i jest malutka, niewielka szansa na jakąś skromną obniżkę stóp procentowych pod koniec 2023 roku, i to jest punkt odniesienia na te dane makroekonomiczne, które dzisiaj poznaliśmy. Poznaliśmy także dane o PKB. Dynamika wzrostu w trzecim kwartale okazała się troszeczkę wyższa niż zakładały prognozy, więc moim zdaniem te dane są niezwykle optymistyczne i sprzyjają oczywiście polskim aktywom i twierdzeniu o tym, że szczyt inflacji tworzy się na naszych oczach, także w naszym kraju. Ale poznaliśmy także inflację dla strefy euro. Okazała się być ona niższa niż zakładały prognozy, także w tym wypadku inflacja była, jak widzimy, względem prognoz zaskakująco optymistyczna. Wykres to dobitnie pokazuje. Co prawda inflacja core utrzymuje się na tych poziomach podwyższonych, ale
Myślę, że prędzej czy później także i ta inflacja korowa zacznie ewidentnie spadać, bo ona jest pochodną tego, jak zachowuje się inflacja konsumencka. Dlatego też tutaj moim zdaniem nie ma obaw co do tego, że będziemy mieć do czynienia z rozbieżnością zachowania się tych dwóch wskaźników. No i wykresy bardzo dobitnie pokazują, że inflacja jest teraz wielkim, no, jest wielkim problemem na całym świecie. No nie jest lokalna specyfika, ale cały zachodni świat boryka się z tym problemem. Bardzo to dobitnie pokazuje i oczywiście dekompozycja inflacji w strefie euro też jednoznacznie sygnalizuje, że jest głównym, jej głównym komponentem jest cena energii węglowodorów. Więc jeżeli zaczną się pojawiać ujemne dynamiki wzrostu rok do roku ceny ropy naftowej, ceny benzyny, różnych innych węglowodorów, to ta dynamika wzrostu inflacji zacznie wyraźnie wyhamowywać. I tak prawdopodobnie się też wydarzy, więc przypominam jeszcze ten wykres pokazujący, że trajektoria zachowania przyszłej inflacji w 2023 roku dla strefy euro bardzo dobitnie pokrywa się z tym, jak prognozuje Narodowy Bank Polski, więc Narodowy Bank Polski nie jest tutaj jakimś ewenementem, po prostu i projekcje Narodowego Banku Polskiego i wszystkich innych banków komercyjnych i banków centralnych pokazują to, na to samo zjawisko. I drodzy Państwo, znalazłem także bardzo ciekawy wykres pokazujący, jak zachowuje się globalna inflacja. I widać na tym wykresie, że inflacja to jest naprawdę to jest zjawisko globalne. Inflacja rozlewa się po całym świecie, zwłaszcza tym zachodnim. Jesteśmy na poziomach nieobserwowanych od 40 lat, więc no, widzimy, że z tym zjawiskiem, że to zjawisko ma swój charakter bardzo szeroki i ma swoje oddziaływanie na różne klasy aktywów, ale ten wykres niesie za sobą ważne przesłanie. Według Bloomberga jesteśmy bardzo blisko szczytu globalnej inflacji. Ten szczyt tworzy się teraz na naszych oczach albo wkrótce będzie utworzony i według tego wykresu, który zawiera w sobie dane od 50 lat, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że właśnie teraz na naszych oczach tworzy się globalny szczyt inflacji. Z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem inflacja będzie coraz mniejszym problemem i oczywiście to jest dobra wiadomość dla perspektyw gospodarczych, dlatego żeby siła nabywcza pieniądza była znowu dodatnia w sytuacji, kiedy wynagrodzenia rosną w tempie zbliżonym co najmniej na obecną chwilę do inflacji. I oczywiście to jest dobra informacja dla tych wszystkich, którzy liczą na to, że obligacje przynajmniej w pierwszej połowie 2023 roku będą dobrą inwestycją. I jeszcze poznaliśmy jeszcze kilka innych ciekawych danych makroekonomicznych poza Stanami Zjednoczonymi. Były to dane z rynku pracy z Niemiec. Pokazały one, że faktyczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy ma miejsce, więc te dane zachęcają do tego, żeby już dalej nie podnosić stóp procentowych. Taka jest moim zdaniem interpretacja. I oczywiście najważniejsze dla całego świata były dane z rynku pracy i które moim zdaniem zawiodły oczekiwania, pokonały skrajnie pesymistyczne prognozy. Więc moim zdaniem rynek będzie się nastawiał na to, że także te piątkowe dane zbiorcze z rynku pracy także będą słabe. I oczywiście działają one negatywnie na amerykańskiego dolara, ale pozytywnie dla ryzyka. I moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja, chociaż pamiętamy, że dzisiaj tworzymy świecę miesięczną, to jest bardzo istotne i rynki także czekają na te piątkowe dane z rynku pracy, więc powinniśmy spokojnie wyczekiwać na obecnych poziomach, ponieważ to jest moim zdaniem, to są poziomy zbliżone do neutralnych dla obu stron rynkowego boju. No więc nie spodziewam się dzisiaj wielkiej aktywności, natomiast te dane sygnalizują, że rośnie prawdopodobieństwo, że i piątkowe dane z rynku pracy zawiodą inwestorów, czyli będą negatywne dla amerykańskiego dolara, ale będą pozytywne dla indeksów giełdowych. I jeszcze dzisiaj, tuż przed rozpoczęciem tworzenia tego wpisu, poznaliśmy dane o PKB w Stanach Zjednoczonych. Były one lepsze od prognoz, ale to są dane już historyczne, więc moim zdaniem nie powinny mieć większego znaczenia. I teraz przegląd sytuacji na rynkach finansowych. Amerykański dolar powinien się osłabiać i pierwsza reakcja po danych z rynku pracy taka była. Natomiast później negujemy pierwszy impuls, więc moim zdaniem wniosek jest taki, że prawdopodobnie do końca dnia niewiele się wydarzy, ale gdyby się udało zakończyć miesiąc nad poziomem 1,04, byłaby to bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy liczą na kontynuację ruchu w górę. Rentowności są w miarę stabilne w okolicach poziomu 3,70% na rentowności, więc tutaj się niewiele dzieje. Po danych i PKB i z rynku pracy
Przyszłe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych wzrosły tylko o 2 punkty bazowe, czyli generalnie nie ma większych zmian tutaj na tych stawkach i poziom 5% cały czas jest punktem odniesienia. Z ciekawostek warto obserwować zachowanie Bitcoina, który cały czas potwierdza jednak pewnego rodzaju presję na ryzyko, a sam indeks giełdowy, jeżeli dzisiaj na Wall Street indeks S&P wróci nad poziom 4000 punktów i zakończy miesiąc nad tym poziomem psychologicznym, to moim zdaniem grudzień będzie naprawdę zwiastował i sygnalizował, że popyt na ryzyko ma ochotę atakować opory w rejonie 4100-4150 punktów. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200 sesyjna. No i oczywiście indeks DAX także równolegle monitorujemy, ponieważ indeksy europejskie zachowują się zdecydowanie lepiej niż zachowują się indeksy giełdowe na Wall Street, a wytłumaczenie tego zjawiska także moim zdaniem jest dość dobitnie pokazane na następnych dwóch wykresach, ponieważ na kolejnym widzimy, jak zachowują się przyszłe zyski na akcje w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osłabieniem albo umocnieniem europejskiej waluty. Kiedy europejska waluta się umacnia, to przyszłe zyski, wskaźnik cena do zysku, spada i w tym wypadku europejskie akcje zachowują się gorzej. Natomiast w sytuacji, kiedy euro się umacnia, występuje tendencja odwrotna, żeby zyski, przyszłe zyski spółek giełdowych z Europy były lepsze i wyciąga to indeksy giełdowe i samo porównanie indeksu Eurostoxx do zachowania euro na swoim indeksie także dobitnie pokazuje, że wzrosty euro-dolara sprzyjają wzrostom indeksów giełdowych w Europie, a spadki euro, czyli spadki euro-dolara powodują presję na relatywnie mocniejszy ruch w dół indeksów giełdowych w Europie. Ich rynek ryzyka to także surowce, w tym wypadku wyraźne potwierdzenie ruchu na Bitcoinie widzimy na cenie miedzi, która się oddala od poziomu 8000 dolarów. Cena złota także rośnie i nawet ropa naftowa przekracza poziom 80 dolarów, czyli moim zdaniem zbieżność płynąca z rynku surowcowego sprzyja popytowi na ryzyko podczas dzisiejszej sesji i temu, żeby jednak te dane były odebrane pro ryzyko, które się pojawiły z amerykańskiego rynku pracy. Także obserwuję dzisiaj, czy uda się zamknąć sesję na Wall Street nad poziomem 4000 punktów, a jest na to duża szansa. I teraz na koniec przegląd takich rynków emerging markets, rynków krajowych. Zobaczmy, jak reagują polskie aktywa na te dane, ale chciałbym zacząć od chińskiej giełdy, która jeżeli podczas następnej jutrzejszej sesji albo kolejnych sesji wybije się bardzo wyraźnie na te opory, które teraz obserwujemy, to na indeksie giełdowym chińskich spółek powstanie odwrócona formacja RGR, a to będzie naprawdę wielkie zaproszenie do tego, żeby kontynuować ruch do góry. I jeżeli euro-dolar pójdzie w górę, to moim zdaniem taka formacja powstanie, plus oczywiście byłaby to informacja zdecydowanie zwiększająca prawdopodobieństwo ruchu w górę na warszawskiej giełdzie, zmniejszająca ryzyko długich pozycji. Polskie obligacje podanych z rynku, po danych o inflacji, zachowały się klasycznie, czyli bardzo mocno wzrosły na cenach, czyli rentowności spadły. ETF na polskie obligacje moim zdaniem jest na ostatniej prostej, żeby wykształcić formację podwójne dno. Jeżeli taka formacja powstanie, to naprawdę byłaby to zachęta do długoterminowego nawet wchodzenia w polskie obligacje i myślę, że na pewno znacząca część Wall Street kupuje już polskie papiery, licząc, że taka formacja powstanie i że spadek inflacji będzie idealnym momentem do tego, żeby spróbować zagrać na wzrost cen obligacji, czyli na spadek rentowności. I myślę, że taka strategia przyświeca tym wszystkim, którzy kupują polskie aktywa, czyli przede wszystkim wchodzą w polskiego złotego. Aprecjacja jest coraz bardziej dobrze widoczna, a euro-złoty, jeżeli złamie poziom 4,65, a równolegle dolar-złoty poziom 4,50, to powstaną naprawdę mocne sygnały zachęcające do kolejnej fali rajdu Świętego Mikołaja na polskim złotym. W takiej sytuacji euro złoty powinien spaść o kolejne 10 groszy, a dolar złoty o 20 groszy, ponieważ tak wynikałoby z analizy technicznej. No i oczywiście warszawska giełda papierów wartościowych, która także zareagowała na dzisiejsze dane o inflacji. To, że inflacja spada, zmniejsza prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych, a to oczywiście podnosi wycenę spółek giełdowych, więc giełda papierów wartościowych w momencie tworzenia tego wpisu jest na poziomach wyższych niż wczorajsze zamknięcie, więc w naturalny i dobry sposób reaguje na te dane o inflacji i moim zdaniem zwiększa się szansa, że zostaną pokonane te opory, które widać teraz na wykresie, a ich pokonanie oczywiście, czyli to jest miejsce, gdzie przebiega także średnia 200 sesyjna, pozwoli wejść
hoście na warszawskich spółkach, tych dużych, w kolejną fazę, tak żeby jeszcze w tym roku sięgnąć poziomu 2000 punktów na indeksie WIG20. Więc moim zdaniem po dzisiejszych danych zdecydowanie zwiększa się prawdopodobieństwo, że właśnie taki scenariusz będzie realizowany. Zobaczymy, jak to będzie. No i oczywiście zachęcam tych wszystkich z Państwa, żeby poszerzać swoją wiedzę, a pakiety edukacyjne XTB są dla Państwa, tam na dole link w opisie i w komentarzu. I tematem tego, tych wszystkich materiałów na chwilę obecną jest to, co grać pod rajd Świętego Mikołaja. Czy on wystąpi, co może być szczególnie atrakcyjne w sytuacji, kiedy rajd Świętego Mikołaja będzie trwał. Zachęcam do tego, żeby się zapoznać z tymi materiałami. Jeszcze raz przypomnę, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego. Życzę dzisiaj stopy zwrotu i pozdrawiam.